robimy snapa. Hej demeciki! Dzisiejszy filmik będzie o dekorowaniu zeszytów. Nie samych okładek, ale i wnętrza. Czegoś takiego na YouTubie jeszcze nie widziałam, bo zazwyczaj wszyscy skupiają się na dekorowaniu okładek, a przecież to wnętrze jest najważniejsze i to, jak będziemy prowadzić nasze notatki, może nam bardzo ułatwić lub utrudnić naukę. Pokażę Wam, jak ja prowadzę zeszyty i jak sprawić, by notatki były bardziej przejrzyste i by przyjemniej się je wyglądało. Małe ostrzeżenie. Jeśli macie nauczycieli, którzy bardzo poważnie traktują prowadzenie zeszytów, to może odpuśćcie sobie bawienie się w ozdoby lub zorientujcie się, jakie wymagania ma od Was dany nauczyciel, żeby nie zrobić sobie problemów. To zaczynajmy. Okej, a więc mamy miejsce na naszą notatkę, ale potrzebujemy inspiracji. Trochę pomysłów podam Wam w tym filmiku, ale chcę Wam pokazać też inne miejsca, w których znajdziecie więcej sposobów. Pinterest jest zbiornicą inspirujących zdjęć. W opisie wrzucę Wam link do moich tablic, które mogą Wam się przydać, ale jestem pewna, że na całej stronie znajdziecie tego jeszcze więcej. Można tam znaleźć sporo motywacji do nauki i estetycznego prowadzenia zeszytów. Coś ciekawego znalazłam też w książce Trzy kolory wystarczą, rysuj, gdzie znajdziecie m.in. czcionki, faktury, kwiaty, bodiury czy wzory. W dalszej części filmiku zobaczycie, że bardzo się to przyda, więc jeśli lubicie rysować albo właśnie nie macie z tym zbyt dużego doświadczenia, to w książkach i online znajdziecie pomocę. Teraz przejdźmy do moich sposobów. Najpierw skupimy się na czcionkach. Dzięki zróżnicowaniu pisma możemy z łatwością oddzielić nazwę działu i tematu, ale nawet sprawić, że każdy punkt w notatce będzie wyglądał inaczej, co może pomóc wzrokowcom w nauce. Ja zaczęłam ostatnio pracować nad swoim pismem i wypracowałam sobie nową czcionkę, dzięki której piszę szybciej i już nie mam luk w zeszycie tak jak kiedyś. Tu piszę trzy punkty innymi czcionkami i to właśnie te trzy czcionki używam na co dzień. Zachęcam Was do pracowania nad swoim pismem, bo nigdy nie jest za późno, by je ulepszyć lub zmienić. Testujcie i zobaczcie, co najbardziej Wam się podoba i jak najwygodniej się Wam pisze. Żeby zwrócić uwagę na temat i zrobić z niego nagłówek do danej lekcji, rysuję banery. Oto kilka moich ulubionych banerów, z których najczęściej korzystam. To jedna z najprostszych dekoracji, która nie zajmuje wiele czasu, a nie porządkuje tekst. I zazwyczaj nie korzystam nawet z linijki, tylko robię to odręcznie i zajmuje to dosłownie minutkę, a tak się prezentuje. Jeśli chodzi o datę, to też można ją przedstawić w ciekawy sposób. W tym celu zostawiam miejsce na marginesie albo obok tematu. Oto kilka moich ulubionych sposobów na przedstawienie daty. Ale czasem wystarczy nawet napisać ją po prostu nad banerem, bez żadnych ozdobników. To oczywiście zależy od ilości czasu, jaką mamy na ozdoby. Używanie przerywników, bodiurów, wzorków albo najprostszych kresek może sprawić, że nasze notatki będą bardziej przejrzyste i szybciej znajdziemy kolejny punkt lub dział. Więc wolne miejsca staram się wypełniać właśnie nimi. Tu macie moje dwie propozycje, ale nawet w książce widzieliście, że opcje są nieskończone. Ładnie wyglądają też takie eleganckie zawiasy jak te. Świetnie wyglądałyby też strzały. Swoją drogą, takie dekoracje równie dobrze pasowałyby do prowadzenia pamiętnika albo planera, więc są dość uniwersalne. Ostatnią rzeczą, jaką chcemy pokazać, jest wypełnianie marginesów. Według mnie to zależy od przedmiotu. Na przykład na języku polskim margines wykorzystuję do robienia notatek na brudno. Robię je w trakcie lekcji, zanim będziemy coś pisać w zeszycie. Takie notatki pomagają mi zapamiętać z lekcji coś więcej, więc tak jak mówię, zależy to od przedmiotu. Ale czasem na lekcjach lubię coś bazgrać, nie przeszkadza mi to w słuchaniu, a nawet powiedziałabym, że mi to pomaga, więc często rysuję mandale albo wybieram sobie jakiś wzór i wypełniam nim margines. A na koniec najbardziej oczywista rzecz, czyli kolory. Wybierz swoje ulubione pisaki, zakreślacze i nadaj kartkom życia. Kolory mogą też pomóc w nauce, jeśli zaznaczysz ważniejsze lub trudniejsze do zapamiętania regułki. To tyle na dziś. Mam nadzieję, że każdy znalazł tu sposób dla siebie i że spróbujecie wprowadzić je do swoich zeszytów. Chętnie zobaczę, jak Wam to wyszło, więc możecie mi wysłać zdjęcia na mediach społecznościowych. Będę bardzo, bardzo wdzięczna. Lubię je sobie zapisywać i wracać do nich, bo zawsze daje mi to kopa do dalszego działania, więc dziękuję Wam bardzo za wszystko i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa!